Kariery online w EA Sports FC 24 nie będzie na 100%, aczkolwiek deweloperzy EA ujawnili nam kilka ciekawych informacji właśnie na temat kariery online. No i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Oczywiście zanim przejdziemy do odcinka, no to zapraszam na mój drugi kanał Morbi Rutek. Pojawiło się tam już około 5-6 odcinków z kariery, także jeszcze możecie je śmiało nadrabiać. Odcinki wlatują co około 2 dni, także zapraszam. No i co, lecimy z odcinkiem. Na stronie dexerto.com pojawił się właśnie taki oto artykuł z jednym z deweloperów EA FC 24, właściwie to EA Sports. No i przed nami właśnie ten oto artykuł. Twórcy EA FC ujawniają dużą aktualizację dotyczącą rozwoju sieciowego trybu kariery. Jest oczywiście artykuł, właściwie taki wywiad z Aleksem Konstantinescu, tak jest. Jest to oczywiście deweloper EA FC. Jeżeli nie wierzycie, no to nawet na jego profilu na LinkedInie jest coś takiego. Także jak widzicie, chłop faktycznie pracuje w Electronic Arts jako Senior Game Designer. Mamy tutaj całe jego doświadczenie wypisane. No i co? Przejdźmy do tego, co on nam właściwie powiedział. Oczywiście tutaj macie wstęp, który możecie sobie przeczytać. No i przechodząc dalej, mamy już wypowiedzi Aleksa Konstantinescu, który wyjaśnił, że zespół rozważa wsparcie sieciowe dla trybu kariery właśnie w wywiadzie dla Dexerto. No i następnie przechodzimy do cytatu. Jest to coś, co chcemy rozwinąć w przyszłości, ale wymaga to technologii, a także głębszego spojrzenia na to, czego chce nasza społeczność. No oczywiście nie mamy wątpliwości, że społeczność chciałaby online career mode, a zwłaszcza myślę społeczność karierowa. Może nie ja, ale wiem, że wielu z Was na pewno chciałoby taką karierę, bo ja osobiście, dla mnie to nie jest nic mega i zawsze wolałem tryby offline. Tutaj jeszcze powiedział twórca, że zasoby są ograniczone, nie możemy zrobić czegoś, co nie jest pożądane, ale staramy się jak najlepiej wykorzystać to, czego chcą ludzie, czyli takie wiecie, w sumie nic konkretnego tutaj nie powiedział, aczkolwiek następnie czytamy. Dyrektor do spraw projektowania gry w EA Sports FC, Pete O'Donnell, wspomniał również, że bycie solową funkcją odróżnia tryb kariery od innych obszarów gry, więc należy zachować ostrożność, rozważając pomysł dodania większej liczby funkcji sieciowych. Patrząc na szerszą rozgrywkę, mamy wirtualne kluby, które są bardzo konkurencyjne, oraz Ultimate Team, które są dość konkurencyjne. Czasami ludzie przychodzą do trybu kariery, aby się zrelaksować. Zdajemy sobie sprawę, że gracze chcą różnych rzeczy w różnych obszarach. Dodał jednak również, że chcą rozwijać tryb kariery EA FC w przyszłości i zasugerował, że przybliżenie go do klubów może być sposobem na osiągnięcie tego celu. Jeśli chodzi o te kluby, no to chyba chodzi o Pro Clubs, bo to jest z dużej litery, bo napisane po angielsku, zdaje mi się, że to jest o Pro Clubs. Jesteśmy teraz w trybie dla jednego gracza, ale zawsze pojawiają się nowe doświadczenia. No tutaj akurat śmiem uważać, że te niektóre nowości jakoś mega dużo tej gry nie zmieniają, aczkolwiek no powiedzmy, że spoko. No i tutaj jeszcze dalej mówi, że wprowadzając EA Sports FC chcemy wprowadzić innowacyjność i autentyczność. Także no co, kolejny rok już na 100% bez kariery online. Niestety albo istety, pojawiało się wiele informacji na temat tego właśnie, że kariera online będzie w EA Sports FC 24. Nieraz pokazywałem takie plotki na moim kanale, no ale jak widzicie, niestety nie ma na to szans, ale wiemy, że oni o tym myślą, że twórcy o tym wiedzą i o tym myślą. No i wydaje mi się, że nad tym pracują mimo wszystko, bo pojawiały się nieraz różne informacje, że szukają jakiegoś inżyniera do właśnie spraw online, typowo pod EA Sports FC. Pojawiały się informacje, że od kilku lat mogą już nad tym pracować, także moim zdaniem to jest coś, nad czym EA Sports pracuje. Ale po prostu no nie jest to jeszcze gotowe, ale wydaje mi się, że prędzej czy później kariera online w EA Sports FC się pojawi. Także to był taki, wiecie, dosyć krótki odcinek, nic właściwie spektakularnego, ale myślę, że było to po prostu warte przedstawienia, ponieważ no są to ważne rzeczy, a wiele z Was pytało się w komentarzach właśnie, co z trybem kariery online, czy on będzie, czy go nie będzie. Także wszystko wyjaśnione w tym odcinku, no i dajcie znać, czy Wam się podobał, czy chcecie też takie krótsze informacje, czy nie. Wydaje mi się, że spoko, za długie na shortsa, ale myślę, że na film taki krótki idealny. Także co, zapraszam na strefę karier, zapraszam na mój drugi kanał, pamiętajcie o łapeczka w górę, subskrypcjach. No i co, to tyle dzisiaj, siemano.